Jesteśmy na terminalu intermodalnym PKP Cargo Terminale w Małaszewiczach. Spółka ma swoją siedzibę w Żurawicy. Obecnie prowadzimy modernizację i rozbudowę terminala intermodalnego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za panem widzę cały plan tego, co ma powstać. Tak, tak, tak. W ramach modernizacji i rozbudowy planujemy wydłużyć front przeładunkowy, planujemy wydłużyć tory do długości całopociągowych, po torze normalnym. Planujemy wybudować parking oraz sieć PPOSZ złączyć w pierścień. Rozbudowa przyczyni się do, oprócz tego, że da nam rozwój i będziemy mogli świadczyć kompleksowe usługi dla naszych klientów, wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez zwiększenie możliwości przeładunku kontenerów na naszym terminalu. Kolej to jest dużo bardziej proekologiczny transport niż transport drogowy. Dodatkowo dodam, że znajdujemy się również na nowym jedwabnym szlaku, którym nasz terminal jest jednym z ważniejszych elementów całego nowego jedwabnego szlaku. Część prac już trwa. Tak, tak, tak. Umowę z firmą wykonującą roboty budowlane podpisaliśmy w czerwcu, więc prace się rozpoczęły. Jesteśmy na etapie praktycznie końcówki budowy parkingu. Rozpoczęliśmy pierwszy etap od strony wschodniej przy hali celno-magazynowej, więc roboty trwają, planowane zakończenie to jest lipiec 2021 roku. Oprócz tego w ramach projektu zakupiliśmy już suwnicę, zakupiliśmy również ciągnik szynowo-drogowy. W styczniu planujemy dostawę Lichtsteckera, więc wszystko zmierza ku dobremu, ku ulepszeniu naszego terminala i sprostaniu wymaganiom klientów. Za panem widzę mapkę właśnie tego frontu robót, front A, front B, front D. To dość poważne zadanie. Czy też uważa pan jako, nie wiem, może też lokalnie mieszkaniec tutaj, to dobrze, że takie prace wygrywa i wykonuje firma stąd, bialska, akurat mówimy o Transbecie, i czy sobie poradzą? No? To tak, jeżeli chodzi o wykonawcę, mam nadzieję, że poradzi sobie. Zresztą efekty już widać. Nie jest to może jeszcze, bo to początek prac, więc nie jest to może jeszcze duży kawałek, ale po obecnie prowadzonych pracach mam nadzieję, że wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z terminem. My jako firma, może nie lokalna, ponieważ siedzibę mamy na Podkarpaciu, ale to jest, tak, można powiedzieć ogólnopolska, bo jesteśmy w grupie PKP Cargo. Zawsze staramy się stawiać na firmy lokalne, ale firmy lokalne, które już się sprawdziły i które wiemy, że sobie z takimi zadaniami poradzą. Taką firmą jest na pewno Transbet. Planowany termin zgodnie z umową jest na lipiec przyszłego roku. Zakończenie. 2021, tak. Dziękuję. Jeśli pan pozwoli, postaramy się częściej odwiedzać tutaj ten plac budowy. Jak najbardziej zapraszamy w miarę postępu prac, żeby zobaczyć te efekty, jak to wyglądało, jak będzie wyglądało finalnie. Zapraszam jak najbardziej.